Znajdujemy się w zespole szkół numer 2 imienia Świętej Królowej Jadwigi w Andrychowie. Z nami pani dyrektor Grażyna Gwoździewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że państwo przybyli do naszej szkoły, bo trochę się w ostatnim czasie u nas zmieniło. No właśnie, szkoła pozyskała dotacje finansowe na remonty. Co tutaj się działo? To znaczy tak, decyzją zarządu powiatu wadowickiego dostaliśmy dwie pracownie, które będziecie państwo mieli okazję zobaczyć i oglądać. Dodatkowo dostaliśmy też 15 tysięcy na takie bieżące uzupełnienie potrzebnych pomocy dydaktycznych w grudniu 2019 roku. No i myślę, że możemy się już pochwalić, że jesteśmy szkołą dobrze doposażoną, bo tak naprawdę każda pracownia ma projektor, ekran, w każdej pracowni jest laptop, udało nam się wprowadzić dziennik elektroniczny. Te dwie pracownie to ogromny sukces. Chcielibyśmy jeszcze pracownię logistyczną tak naprawdę doposażyć, mieć taką dobrze doposażoną, żeby służyła uczniom, ale tak naprawdę półmetek mojej kadencji i myślę, że możemy rywalizować z innymi szkołami i popatrzeć w ten świat naprawdę odważnie. Uczniowie są bardzo zadowoleni. Nowy sklepik, nowy gabinet pielęgniarki, ale myślę, że też jednozmianowość, która u nas panuje, to też taki duży atut naszej szkoły. Uczestniczymy w projektach, które są organizowane przez CKZ-y, okoliczne CKZ-y zarówno w Andrychowie, jak i w Wadowicach. I w związku z powyższym nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach, szkolenia się, zdobywania nowych kwalifikacji, umiejętności. To też jest bardzo ważna rzecz. Oprócz bazy oczywiście staramy się, aby uczniowie mieli jak najlepsze warunki dydaktyczne. I między innymi te kursy służą poszerzaniu kompetencji uczniów, tych społecznych, komputerowych, ale tych bezpośrednio związanych z ich zawodem. Dobrze, to w takim razie chodźmy zobaczyć te pracownie. Królestwo nasze to pracownia fryzjerska. To jest część, którą otrzymaliśmy od CKZ-u. Nowe stanowiska fryzjerskie, nowe lustra. Mamy do tego nowe fotele. Troszeczkę mamy chaosu dzisiaj, ale zapraszam również na zaplecze. Zapraszam na zaplecze, bo to, co dostaliśmy, to również ogrom sprzętu. Do tej pory mieliśmy, ale też widać, półki są, uginają się od ilości rzeczy, które w tym momencie mamy i czym dysponujemy. Także jest bardzo fajnie. Dyfuzory, jonizatory specjalne, to już takie mamy dwa. Bardzo dużo główek treningowych, jak państwo widzicie, pracują na główkach, a te wszystkie są nowe. To nowe główki z projektu, które otrzymaliśmy. Mieliśmy też konkurs tutaj wojewódzki, więc po tym konkursie wojewódzkim nam bardzo dużo materiałów zostało, także mamy... Konkurs fryzjerski, tak, był. Fryzjerski, tak, ale mamy bardzo dużo właśnie gum, lakierów, nabłyszczaczy. To wszystko po konkursie tym z Urzędu Marszałkowskiego nam pozostało, no a dodatkowo wzbogaciliśmy się o te rzeczy, które nam przyszły przekazane. No i tutaj są lokówki, suszarki, prostownice, no wszystko to jest, są już takie ilości, że myślę, że na dobrych parę lat nam wystarczy. Tutaj mamy 15 stanowisk komputerowych, też mamy tablicę multimedialną, która działa z takimi fajnymi oprzyrzędowaniem, pisakami. No i też rzutnik, myślę, że już jest równie fajny. Tutaj mamy drugą pracownię komputerową, też fajnie wyposażoną. Bo tak jak pamiętacie państwo, to na początku, jak zaczęłam być dyrektorem, to udało nam się pozyskać, nie? 15 komputerów, mamy internet szybki, ale się pochwalę. Mogę się chwalić? Jasne. Słuchajcie, wygraliśmy w OSE, wygraliśmy pracownię multimedialną, 16 laptopów i dostęp do internetu takiego mega szybkiego i będziemy to już mieć pod koniec tego roku szkolnego. Także jeszcze jedna sala będzie wyposażona. 16 laptopów, taka skrzynka ma być, w której jest tak 16 stanowisk komputerowych, że można to z sali do sali przejechać i wykorzystać. Drugie piętro całe odmalowane, odnowione, wszędzie są projektory w tej sali, akurat przenośne już na pierwszym piętrze. Salę 20, tam widać, mamy kupione
projektorki nowe. Większość sal została też wyposażona, słuchajcie, w nowe meble, bo może tego nie widać, ale tak naprawdę dużo się chyba zmieniło. Niszczareczka, rzeczy, które, które w hotelarstwie będą wykorzystane. Czyli jakie zajęcia tu się odbywają? Tutaj jest przede wszystkim pracownia hotelarstwa, ale w momencie, kiedy nie mamy hotelarstwa, jak widać tutaj pani Sylwia Nowa, nasza polonistka, prowadzi zajęcia z języka polskiego. Udało nam się też wszystkie sale pierwszego piętra wyposażyć w rolety, bo też w każdej sali mamy projektor i ekran. To jest ogromne też, myślę, osiągnięcie ostatnich dni.